Cześć, jestem Kasia z Nord.pl. Pokażę, jak wymienić pokrętła w kuchence gazowo-elektrycznej. Do wymiany nie będą potrzebne żadne narzędzia. Będę naprawiać kuchenkę firmy Amica. Producent nakleił tabliczkę znamionową na bocznej ścianie obudowy piekarnika oraz na karcie gwarancyjnej. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek napraw urządzeń elektrycznych pamiętaj o odłączeniu ich od źródeł zasilania oraz opróżnij komorę piekarnika. Czteropalnikowa kuchenka wyposażona jest w cztery pokrętła regulujące dopływ gazu do palników. Każde jest od innego palnika. Po wciśnięciu pokrętła dociskana jest wiązka zapalaczy znajdująca się na zaworze, a następnie przekazuje informację do generatora iskrownika, ten z kolei do iskrownika, który daje nam iskrę. Większość modeli posiada także dwa dodatkowe pokrętła sterujące pracą piekarnika. Jedno odpowiada za uruchomienie i regulację poziomu temperatury w piekarniku i jest podłączone do termostatu. Natomiast drugie pokrętło pozwala użytkownikowi zadecydować o wyborze grzałki oraz również regulacji funkcji piekarnika. Demontaż pokręteł jest bardzo prosty, wystarczy pociągnąć je do siebie. Kompletne pokrętło składa się z trzech części: uchwytu pokrętła ze wskaźnikiem, pierścienia pokrętła oraz sprężyny. Zazwyczaj jest sprzedawane w całości. Montaż pokręteł jest bardzo prosty, wystarczy nasunąć je na trzpień zaworu. Pamiętaj przy montażu, aby wskaźnik punktu 0 był na górze. Jak widzisz, wymiana pokręteł jest bardzo prosta. Wszystkie części zamienne potrzebne do naprawy Twojego sprzętu znajdziesz na nord.pl.